Różowego. Co tu będzie? Trzecie i drugie. Ładna pogoda się zrobiła, także zachęcam do
intensywnego takiego wypoczynku, nie siedzącego, a aktywnego, o tak to się mówi. Ale smrodzi strasznie. No dobrze, przedstaw się koleżanko. Jak masz na imię? A ile ty masz lat? 3 lata tata pomaga. Tak, dobrze. Tutaj o, chłopaki rozmawiają. Przedstawić się proszę. Mateusz. Mateusz, myśmy pojechali 2 lata temu taką... No, macie po 7-8 lat, jestem w ostatnim wagonie, nie... O, gdzieś kolega poprawia, panie wyszacuje i panie mają średnio. O, pan to... Na pani za dużo właśnie, pani, tak, bo wyszła mi średnia 19, ale pani 20, tam już nie dać. Ja proszę państwa, 35 do setki, ale czego ja tu mówię, bo tak najstarsza jest nasza kolej, 121 lat w październiku, 15 października, tak zakładamy, odjechał w 1898 roku pierwszy pociąg ze stacji Piaseczna Miasto. Historycznie jeździliśmy do samej Warszawy, ulicą Kujawską, przed II wojną światową nawet pod sam Belweder. Później do 71 roku po II wojnie światowej się z metrem dla Moskwy, tak zwany dworzec południowy. Szlakiem, którym jedziemy, prowadzi on aż do Nowego Miasta nad Gminicą, ponad 71 km. Od Dalejziana do Wilanowa, do Góry Kalwarii, do Jaszyńca za Gminicą. Także była to nie największa, ale jedna z większych na ziemiach polskich kolei wąskotorowych. Wąskotorowa dlaczego? No dalszy tor. 1 metr szerokości u nas dokładnie. Każdy chciał mieszkać przy kolejce, przy stacji kolejnej. Dlaczego budowano takie koleje? No z prostu przyczyny. Były dalsze pogody, później dalsze w eksploatacji. Troszkę trudniej jakby naszych autorskich teraz współczesnych, gdzie drogie są budowy, no i później też drogie w utrzymaniu eksploatacji. Proszę państwa, w naszym sezonie, w tym roku, mottem naszych wycieczek jest hasło jechać, żeby jechać. A więc nie jedziemy do cioci na imieniny, do Poznania, czy w interesach do Wrocławia, tylko jedziemy, żeby jechać. A więc nasza się wycieczka już teraz zaczęła. Dlatego takim proste pierwsze zadanie dla wszystkich pań z pociągu. Zajmujemy się panami, sąsiadami, także oni nie nudzili się. Jak mamy piersiówkę, to nie chowamy je tam i później pod zakon sobie tam gór, po cichu, tylko już teraz rozczęstowujemy i to grubiemy się, bo jedziemy właśnie, żeby jechać. Składa się z lokomotywy spalinowej produkcji rumuńskiej z 76 roku, typu LX-T2. 3 wagony osobowe mamy, w których państwo się znajdują, z 85 też produkcji rumuńskiej. No i na końcu jest wagonik gospodarczo-towarowy z 1912 roku, wyprodukowany jeszcze w Zaborze Pruskim. Dzielnie nam służy przy obsłudze właśnie wycieczek. Poza dużym, proszę państwa, ruchem pociągów osobowych, szczególnie na linii Piaseczno, Góra Kalwaria, Wilanów, Warszawa, był też duży ruch pociągów towarowych. No wszystko przewoziliśmy koleją, co tylko można. Na końcu naszej linii w Nowym Mieście było duże lotnisko wojskowe, także paliwo lotnicze, inna obsługa dla jednostki wojskowej. Jedno z większych zagłębi jachtowych w Polsce i w Europie, Zagłębie Góreckie, mamy
od lat 70. też przemawialiśmy z tego właśnie na owoców wiatr, ale opał, węgiel, wody rejne na nawozy, to kupowe ładunki, towary, które wcześniej przewoziliśmy. Dziś wyłącznie jest ruch pociągów osobowych, który jest to się nie wydrukowało. Ma być 30 km na godzinę, ale możemy jechać szybciej, ale jest to niekonieczne. Ta lokomotywa do 50 mniej więcej wyciągnie. Plany mamy rozwoju. Wszyscy się zgadzają. Zagadka dla Państwa. O 1 km. O, ale jak tak powiedziałem, to pan poszedł. Nie, pan nie jest jego. Nie spadłem w oko. On chciał pomyć. Wielu by chciało. Ale może by chciał pana, skąd pan jest? A, no tak. A myśli pani, że ja jestem? Nie spuszczaliliśmy, że za 20 lat będzie pani mówiła co innego. Na zimno, tak. Bo te, panie się uparły, słuchaj, panie powiedziały, że za 20 lat w gazecie się na zimno będą opisywać jakiegoś cholesterolem 20 lat. Ale teraz tego nie powiedzą, bo mówią, że teraz to jeszcze im się trochę podoba. No dobra, okej. Dzień dobry Państwu, wszystko było zrozumiałe, co powiedziałem? Nie, nie, nie. Żeby rybkowo na Panią padło. Na Panią planie padło. Po której kulka cudowa? Dojechaliśmy samolotnie, bo do wylądować, dojechaliśmy do samolotu całą noc czekał. I dopiero rano, jak się wiatr w pokoju, to do samolotu. Tak bywa. Myślę, że ten pociąg też będzie. Ja też mam taki duży taki hotel, że kula wypasa to w ogóle normalina, tak, żeby nikt nie marudził. Nie, no tak. Zrobili nam podwórko na trzeciej nocy. To podwórko. No, ale nie wszyscy się obudzili. Bo wszyscy brali sobie podwórko, dali na wszystko, dali sobie pani, dali wszystko. I wszyscy mogli się zostało, bo nie wiedzieli, co za chwilę pociąg zwolni mocno, bo przejdziemy jedyny most. Most jest mostem zasadniczo na stronniku włoskiej. Stary inspektor budowlany nam tu bardzo ogranicza prędkość. Z lewej strony bardzo ładny staw, Państwo zobaczą. Ale nie ma się co martwić, jak się nawet mostek zawalił. Jest sucho, chętnie, nie dużo wody, jeszcze ciepła. Także most powinna zwrota nie spotka same przyjemności tylko. Ja zresztą przemieściłem się do pierwszego wagonu, bo pierwszy może jeszcze przejść, a pozostałe. Panie doktor, nie dobra, mam, ale ten pan nie wpadł mu kłód, bo jeśli chodzi o panią, chciał panią zabrać, ale jak chodzi o prezesa, nie, to proszę, to brawo. Nie, prezesa nie chce zabrać. Bo mama nie zwrócił uwagi. Nie. Coś musi mieć podwórko. Tu nie ma toalety. Nie. I jeszcze tym razem udało się nam przejechać. Jeszcze tak, ograniczył ojca, że ograniczył inspektor nadzoru budowlanego. Tak, generalnie jedzie bardzo szybko. Tak, że tak szybko będzie jechał.
Zobacz tutaj, jak można się nazwać. Po prostu na styk.
Przyjechaliśmy pod Miami, przyjechaliśmy do Atlanty. Wylądowaliśmy, ja będę przeplatać kawał czasu i tak dalej. Byliśmy tego automatycznie. Ale będziesz na Mijance, tak. Się zawsze czekało na ten pociąg z drugiej strony, tak. Bo jak ksiądz spóźnił, to ten musiał czekać. Musiał czekać, bo nie pojedzie. No i ten największy wypadek, jaki był w Konstancinie, tak, tak, jechał z Powsina, tam w Powsinie była Mijanka, i ten powiedział, że ten pociąg jeszcze jest na poprzedniej Mijance. I ten wystartował i tutaj na wysokości cmentarza się zmienił. 26. Bo ten przykazował, że tamten była mgła i nie hamowali w ogóle. Słabo. No idę zobaczyć. Żeby chociaż był jakiś sklep. Ja pomogę, może warto widzę z aparatem. Panie, proszę Państwa, 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 proszę Państw